specjalne strefy ekonomiczne są bardzo atrakcyjnym narzędziem przyciągania nowych inwestycji. W ostatnią środę na konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki został przedstawiony nasz raport, raport Ernst & Young dotyczący przedłużenia istnienia specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z tym, co na podstawie raportu powiedział premier Pawlak, chcielibyśmy, aby strefy były przedłużone bezterminowo, ponieważ przynoszą znacznie większe zyski niż to, co jest oferowane w zamian inwestorom, czyli zwolnienie podatkowe. Należy pamiętać o tym, że to specjalne strefy ekonomiczne to nie tylko narzędzie dla przyszłych inwestycji, ale to również rozwiązanie, w którym istnieje już ponad 1000 firm w tej chwili. I dla nich bardzo istotnym elementem jest to, do kiedy będą mogli korzystać z zwolnienia podatkowego. Strefy były ustanowione do 2016-2017 roku. W tej chwili są przedłużone do roku 2020. Wszyscy inwestorzy, którzy działają w strefach przy założeniu, że mogą korzystać ze zwolnienia tylko do 2016 czy do 2017, powinni pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami mają prawo oczekiwać, że ich zwolnienie będzie działało do 2020 roku. Są potem środki prawne i należy patrzeć na to również przez pryzmat pewnej obietnicy, którą państwo polskie złożyło inwestorom.